Panie Mirku, jak zaduszki to tylko w Węgorzewie. Co Węgorzewskie Centrum Kultury przygotowało dla mieszkańców Węgorzewa i okolic w tym roku? W tym roku kwartet Wojciecha Karolaka gości właśnie. Swojej siedziby udzielał hotel Ognisty Ptak. Jest między innymi z jednym z sponsorów, bardzo nam miło. No, kwartet jest wspaniały, po prostu to są muzycy światowej klasy. To jest wielka uczta dla melomanów, dla jazzmenów. Chociaż na widowni są nie tylko znawcy jazzu, ale myślę, że tak po pierwszej części koncertu naprawdę wszyscy odpoczywają. Jest to miła, naprawdę miła atmosfera jazzowa. No i fajne zaduszki jazzowe. Cieszymy się, że po prostu Karolak przyjął zaproszenie i przyjechał. Jak widać, publiczność mazurska nie zawiodła. Stawiła się dzisiaj tu u mnie w hotelu Ognisty Ptak w Ogonkach. Jak wy to robicie? Po prostu staramy się zapraszać takich artystów, którzy przyciągną publiczność. Myślę, że nazwiska uznane naprawdę są warte, żeby przyjść. Nigdy do tej pory żeśmy nie zawiedli się na koncertach realizowanych przez gwiazdy polskiej estrady, polskich jazzmenów. Naprawdę polski jazz to jest najwyższa półka, najwyższa klasa światowa. Myślę, że warto zawsze odwiedzać naszych jazzmenów, a za ich pośrednictwem po prostu gościć na naszych koncertach. Panie Mirku, co będzie się działo w listopadzie w Węgorzewie? Jakie imprezy przewidujecie? Przewidujemy po prostu jeszcze jedną wielką imprezę, ponieważ obchody Święta Niepodległości mamy rozbite na 4 dni. Począwszy od 9, gdzie będzie pożegnanie kontyngentu jadącego na misję pokojową z pułku artylerii. Natomiast zakończymy to finałowym koncertem, jeszcze o imprezy sportowe w międzyczasie będą, finałowym koncertem pod tytułem Polska mi w duszy gra. Opera nowa z Bydgoszczy będzie gościła w Węgorzewskim Centrum Kultury. Utwory głównie Stanisława Moniuszki. Myślę, że to będzie wspaniały koncert, a poprzedzony zostanie odczytem gimnazjalistów z Węgorzewa, jak też wykonaniem wspólnym połączonych orkiestr Small Bandu, Orkiestry Węgorzewskiego Centrum Kultury i Chóru Moderato, wykonaniem hymnu. Tego powiedzmy najważniejszego utworu w naszym kraju, bym tak powiedział. Następnie reaktywowany Small Band po 3 latach, który rozpoczął przed miesiącem działalność, zagra 4 standardy jazzowe, po czym właśnie już wspomniani przeze mnie artyści z Bydgoszczy. Wstęp jest wolny na tę imprezę, zapraszamy serdecznie, godzina 17, Węgorzewskie Centrum Kultury, 11 listopada. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Dziękuję.